Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wchodząc do Zary, uświadomiłam sobie, że nowa kolekcja Zary to styl francuski i styl włoski. Filmik o stylu francuskim już nagrałam, no więc teraz czas na modę włoską. I tu niestety mam bardzo poważny problem, ponieważ moda włoska łączy się z historią, sztuką, a także i z mentalnością, więc filmik powinien trwać co najmniej godzinę, aby jakkolwiek się przybliżyć do tego stylu. O włoskim trendzie modowym mówiono już w czasach renesansu. Ale taki boom na modę włoską i projektantów włoskich zaczął się po II wojnie światowej, kiedy Włosi zaczęli posiadać duże pieniądze i chcieli z nich korzystać. Nie zapominajmy o tej głównej zasadzie stylu włoskiego, czyli dolce vita, czyli słodkie życie. Nie zapominajmy również o innej zasadzie, którą można było usłyszeć w filmiku Jedz, kochaj, módl się z Julią Robert, czyli dolce far niente, czyli słodkie nieróbstwo. I właśnie dokładnie tak żyją Włosi. Słodkie życie i słodkie nic nie robienie. Uwielbiają siedzieć w knajpach i się lansować. I właśnie to jest podstawowa zasada tego stylu. Lansowanie się, czyli pokazywanie się. Nie chodzi o to, żeby być zadufanym w sobie, ale żeby zadawać szyku, jak się to mówiło w przedwojennej Polsce. Zadawać szyku, aby ktoś na mnie zwrócił uwagę. A polega to na tym, aby łączyć ze sobą elementy, które nigdy w życiu nie powinny ze sobą współgrać, a jednak ze sobą współgrają. Łączyć modę z najwyższej półki, przypuśćmy L'Europiana, Max Mara, Calcaterra, Missoni, Pucci czy Escada, z elementami Zary, po prostu. Czy z elementami sportowymi, czy z elementami casualowymi, z elementami z mody jachtingowej. Mają niezwykłą łatwość w łączeniu elementów, które nie powinny ze sobą współgrać, a jednak współgrają. To samo tyczy się kolorów. Łączą tak diametralnie różne kolory, ale mimo wszystko to świetnie wygląda. Łączą ze sobą printy, ponieważ Włosi uwielbiają printy. Czy są to kwiatuszki, czy są to wzorki, czy są to geometryczne wzorki, czy są to paseczki, czy są to kropeczki, Włosi uwielbiają. Naprawdę Włosi wyjątkowo uwielbiają kropeczki. My w Polsce mamy zasadę, że trzeba się ubierać ekonomicznie, trzeba się ubierać w sposób klasyczny, tak żeby wszystko do siebie pasowało, bo jest taniej, łatwiej, prościej. Nie, Włosi kochają modę i bawią się modą. I to jest właśnie ta dolce vita również w modzie. Cokolwiek robią, to robią to z pasją. I my, Polacy, możemy się tego od nich uczyć. Nie robimy nic z przyjemnością, robimy zawsze coś na siłę. Albo ja muszę. Włosi mają dolce far niente. Nic nie muszę, ale wszystko mogę. I mogę właśnie połączyć te kwiatuszki z paskami. I będzie to fantastycznie wyglądać i wygląda, bo właśnie chodzi o postawę. Włoskie kobiety mają takie luzackie podejście do siebie. Kiedy idą ulicą, to wyglądają na super pewne siebie. Nie zapominajmy, panie, o postawie. I nie zapominajmy również o tym, że mężczyźni uwielbiają pewne siebie kobiety. A czy my tylko mamy taką postawę, czy jesteśmy faktycznie pewne siebie, to przecież nikt tego na pierwszy rzut oka nie wie. Ale spacerując po włoskich ulicach, dokładnie tak to wygląda. Kiedy idą kobiety włoskie, wystylizowane, wiedzą, że świetnie wyglądają i wiedzą, że się ludzie za nimi oglądają i wiedzą, że im robią zdjęcia, one nie zwracają na to uwagi, ponieważ one są szczęśliwe z tego powodu, że są w centrum zainteresowania. My w Polsce strasznie boimy się być w centrum zainteresowania, bo od razu się nam wydaje, że ktoś nam będzie zazdrościł, że to nie wypada. Nie, panie, musimy się nauczyć od Włoszech tego brylowania. Jak to śpiewała kiedyś
pani Majewska, kobietą być, mieć tych kilo biżuterii i te kapelusze i te romanse, tak, Włoszki tak właśnie chcą i tak właśnie chcą żyć. Być w centrum zainteresowania, być kobietami. Włoszki nie zakrywają się ubraniami, tak jak my w Polsce kobiety zakrywamy się ubraniami, zakrywamy pewne mankamenty. Włoszki eksponują swoje dobre strony, dobre elementy, fantastyczne elementy. Czy jest to szyja, czy są to ramiona, czy jest to biust, czy jest to talia, czy jest to pupa, czy są to nogi, czy kostki. Nieważne. One wiedzą, że to jest ich mocny punkt i to właśnie eksponują. I na tym też polega moda włoska. Kobiety włoskie wiedzą, że dobrze skrojone i dobrze dopasowane ubrania to 100% sukcesu. Nie chodzą niechlujnie. Nie mówię tutaj o młodych osobach, no bo to już jest inny rodzaj. Teraz jest inna moda młodzieżowa. Spodnie cargo, spodnie baggy jeans. Nie o tym mówię. Mówię o tej stricte modzie włoskiej. Spodnie są przycięte na taką długość, jaką powinny być. Jeżeli jest coś za dużego, a nie jest oversize'owego, jest dopasowane. I to samo dotyczy mężczyzn. Mężczyźni uwielbiają mieć uszyte na miarę garnitury. Krawców włoskich jest naprawdę dużo. My w Polsce straciliśmy ten fach dobrego krawiectwa, chociaż w Krakowie jest kilku krawcy, którzy szyją i projektują odzież męską i nie tylko. A przypominam również, że na ulicy Sławkowskiej w Krakowie jest otworzony sklep z luksusową modą męską i również są garnitury Loro Piana. Włosi, niezależnie czy kobiety, czy mężczyźni, mają jedną podstawową bazę, czyli jakiś element, przypuśćmy, od projektanta Loro Piana, czy Max Mara, czy inny jakiś super luksusowy projektant, który szyje z luksusowych materiałów i obudowują ten jeden element elementami, które są mniej modne, które są mniej klasyczne, które mają już jakąś tam historię. I Włosi uwielbiają. Włosi uwielbiają bawić się modą. My, Polacy, bardziej podchodzimy ekonomicznie, nie wybieramy rzeczy praktyczne, a włoskie kobiety, nawet idąc ulicą, potrafią założyć, przypuśćmy, nie wiem, szal czy spódnicę z frędzlami i również takie elementy garderoby pojawiły się w kolekcjach nawet i naszego producenta, czyli w Mojito widziałam sukienki z frędzlami. Włosi, jak już powiedziałam, są przesiąknięci artyzmem wszelkiego rodzaju. Każdy dom mody posiada własną linię casa, czyli dekoracje do domu, czyli meble do domu, czyli aranżacja wnętrz. Włosi kochają otaczać się pięknymi elementami. Włosi, obojętnie czy mężczyźni, czy kobiety, uwielbiają akcesoria. Włoscy mężczyźni nie wstydzą się nawet nosić męskich torebek. Nie wstydzą się nosić apaszki, czy okulary, czy fulary, czy, nie wiem, kolorowe skarpetki. Włoscy mężczyźni, tak samo jak i kobiety, kochają modę. Kobiety mają tych akcesorii może troszeczkę więcej do wyboru. Włoszki nie wstydzą się używać wachlarzy, nawet na co dzień. Nie wstydzą się nosić wielkich, gigantycznych wręcz okularów. Czym bardziej fantazyjne, czym bardziej kolorowe, tym lepiej wyglądają i tym są bardziej pewne siebie. Apaszki, chusty, kapelusze, opaski na włosy, rękawiczki, no i paski. Panie, my często zapominamy, że pasek jest niezwykłą bronią w ręku kobiety. Wydaje nam się, że jeżeli nie posiadamy talii osy, to pasek jest passé. Nie! Pasek potrafi nawet z talii chłopięcej stworzyć i podkreślić i sprawić, że będziemy wyglądały bardzo kobieco. W szczupłej talii możemy mieć cieniutki paseczek, w szerszej talii możemy pofantazjować grubszym paseczkiem, który troszeczkę przykryje lub odciągnie uwagę od tej nieidealnej talii. Mamy naprawdę całe fantastyczne oręże akcesorii. Włoskie kobiety nie wybierają tylko klasycznych brązowych i czarnych torebek. One uwielbiają
kolorowe torebki, które przypuśćmy, jeżeli założymy do jednokolorowego ubrania czy garnituru, możemy podkreślić akcesoriami, czyli nie wiem, czerwoną, żółtą, zieloną, czy jakąś tam inną torebkę, zwrócić uwagę patrzącego na te właśnie elementy w odjechanych kolorach. Włoskie kobiety, tak jak i mężczyźni, uwielbiają świetne obuwie. I oczywiście w swojej historii mieli i mają niesamowitych projektantów obuwia, jak już wcześniej opowiadany w moim filmiku Mario Valentino. Włoskie kobiety uwielbiają chodzić na obcasach. Jeżeli nawet nie na obcasach, to koturny. Jeżeli nie koturny, to słupki lub inne obuwie dodające wzrostu. Oczywiście w dzisiejszych czasach coraz częściej nosi się klapki czy sneakersy. To jest oczywiście rzecz względna, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu kobieta włoska nie pokazałaby się w obuwiu na płaskiej podeszwie. Przypominam, Włoszki kochają szalone obuwie. I nie zapominajmy również o tym, że jeżeli założymy nawet do zwykłych dżinsów i podkoszulka szalone, odjechane buty, to cała nasza stylizacja od razu wskoczy na wyższy poziom. Włoskie kobiety, tak jak i francuskie, nie zapominają o fantastycznej bieliźnie. I to również jest niezwykle ważna zasada, ponieważ bielizna może nam pomóc, abyśmy wyglądały lepiej. A co najważniejsze, w cudownej, fantastycznej, jedwabnej, koronkowej czy satynowej bieliźnie my kobiety również czujemy się znacznie lepiej i znacznie jesteśmy pewniejsze siebie. Więc nie zapominajmy o bieliźnie. Pokrótce, naprawdę w takim telegraficznym skrócie omówiłam, ale tak naprawdę, tak zupełnie z wierzchu omówiłam ten styl. Jak Panie widziałyście, cały czas przymierzam kolekcję z Zary lub pokazuję Państwu kobiety prosto z mediolańskich ulic czy wystawy z mediolańskich sklepów. Nie boją się piórek, nie boją się frędzli, nie boją się dziwnych kształtów. I to jest właśnie to. My jesteśmy zbyt zachowawcze, panie. Włoszki są, nie wszystkie oczywiście, bo to nie generalizujemy, ale jeżeli mówimy o modzie włoskiej, są szalone i nie boją się i nie wstydzą się kolorów i tego, żeby zaszaleć. Nie wstydzą się tego, że są kobietami i nie wstydzą się tego, że są w centrum uwagi. Tak, panie, one chcą być w centrum uwagi i to jest najważniejsze. Nie wstydzą się myśleć to, co chcą, nie wstydzą się mówić to, co chcą i nie chcą być zaszufladkowane. Co najważniejsze, nie przejmują się tym, co mówią o nich inni. Ale nie zapominajmy również o tym, że to wszystko ma również i drugą stronę. Czyli nie zapominajmy również o tym, że przez bardzo długi czas kobiety włoskie chodziły tylko i wyłącznie prawie na czarno ubrane, zwłaszcza te z nizin społecznych. I pozycja kobiety we Włoszech była bardzo, ale to bardzo niska. Nie mogły pracować, nie mogły zarabiać, a szczególnie wtedy, kiedy wyszły za mąż. Nie miały praw wyborczych, nawet chyba jeszcze w latach 70. No więc właśnie, panie, słynna kobieta, która założyła burdę, czyli pani, która miała nazwisko Burda, również musiała wyjechać za granicę, ponieważ nie mogła pracować, kiedy wyszła za mąż. Więc jest też ta druga strona. Być może dlatego właśnie włoskie kobiety po tej II wojnie światowej tak się zachłysnęły swoją wolnością i tym, że mogą się wreszcie wyrażać. Chociażby była to moda, ale mogą chodzić ubrane tak, jak chcą. Jeżeli chcemy być ubrane w stylu włoskim, to nie zapominajmy o falbankach, o koronkach, o sweterkach dzierganych. I ten trend znów wraca. W wielu, wielu sklepach, łącznie z Zarą, są właśnie takiego typu sweterki. Włoszki uwielbiają chodzić w butach, ale to bardzo ciężkich butach w lecie. Nie wiem, na czym to polega, tego nie potrafię zrozumieć.
akcesoria i chęć posiadania elementów garderoby czy akcesorii unikatowych. Każda kobieta chce mieć unikatową rzecz. Nie chce jak wyglądać jak koleżanka. U nas w Polsce często się to zdarza, że dziewczyny chodzą tak samo ubrane lub kupują w tych samych sklepach i potem się zdarza, że jesteśmy gdzieś i mamy tą samą rzecz. Nie, Włoszki stawiają na całkowitą indywidualność, na indywidualny styl, jej niepowtarzalny, personalny styl. I tego się właśnie, panie, trzymajmy i tego się właśnie uczmy od Włoszech, że jesteśmy jedyne i niepowtarzalne i starajmy się wytworzyć swój jedyny, niepowtarzalny, niepodrabialny styl. A przy okazji nie zapominajmy, że jeżeli jesteśmy kobietami we włoskim stylu, to pijemy kilka espresso dziennie lub pijemy, przypuśćmy, cappuccino kilka razy dziennie lub często powtarzamy sobie: nie jestem doskonała? No i co z tego? Przecież nikt nie jest idealny. Mam nadzieję, że się Panią podobał filmik. Tak jak powiedziałam, to jest tylko taki rzucony, całkowity, skrócony rys tego, co można by powiedzieć o stylu włoskim. Zachęcam oczywiście wszystkich do wyjazdu do Włoch i patrzenia, w co są ubrane kobiety i zastanawiania się lub zadawania sobie pytania, czemu one tak właśnie wyglądają i dlaczego one tak świetnie wyglądają, pomimo że mają założony, nie wiem, sweterek sprzed 20 lat i tylko zwykłe dżinsy. Włoskie kobiety nie przejmują się tym, że jadą na rowerze i mają założone szpilki. Ja osobiście widziałam takie panie w Mediolanie. No właśnie, ja oczywiście nie zachęcam wszystkich do jeżdżenia w szpilkach na rowerze, bo może się to różnie skończyć, ale brakuje nam luzu podejścia do siebie, zbyt dużo od siebie wymagamy i zbyt dużo bierzemy obowiązków na siebie. Nie zapominajmy, panie, że mężczyzna również powinien wykonywać pewne rzeczy w domu, a my inne rzeczy w domu. I nie chodzi mi tutaj o jakieś feministyczne podejście, nie, bo zapewne tutaj będzie mnóstwo komentarzy. Nie, chodzi mi o to, żebyśmy nie zapominały, że to my jesteśmy kobietami i że to my mamy być te delikatne, te piękne, te cudowne, te pachnące i mamy mieć czas dla siebie, bo my, jak patrzę teraz na kobiety wokół mnie, jesteśmy tak strasznie zagonione, tak strasznie staramy się nad wszystkim zapanować, że no wreszcie nie panujemy nad niczym. No właśnie. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby wrzucić na luz i żeby się świetnie bawić w życiu. Dolce vita i dolce far niente. Ja dziękuję za oglądanie. Piszcie, panie, w komentarzach, jak wy widzicie modę włoską, co wam się w modzie włoskiej podoba, co wam się nie podoba w modzie włoskiej i czy w ogóle jest jakiś procent kobiet, które chodzą ubrane w stylu włoskim, bo to jest ważne, bo więc po co te wszystkie filmiki, jeżeli tak naprawdę je oglądamy, a nic nie bierzemy do siebie, niczego nie staramy się zmienić, niczego nie staramy się wykorzystać, niczego nie chcemy wprowadzić w życie. Zachęcam do tego, żebyśmy troszeczkę tak bardziej na luzie żyli jak Włosi. Będzie nam łatwiej, będzie nam prościej, nie będziemy ciągle zdenerwowani i nie będziemy tak bardzo agresywni. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie.